Nie ma dobrego designu, moim zdaniem, bez funkcji. Max Baer, zapraszam na kolejną odsłonę EcoWalks. EcoWalks to rozmowy z cudownie inspirującymi osobami, a moim kolejnym gościem będzie projektant Mariusz Przybylski. O czym opowie, dowiecie się już wkrótce. Zapraszam na następny spacer. Dobry dzień dobry, spotkanie dzień po dobry. Latach w wyjątkowym anturażu tego tutaj Pałacu Kultury i Nauki, bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, gdzie cię na ten spacer wyjątkowy zabrałem. To miejsce, z którym już miałeś styczność, bo to miejsce, w którym odbywał się jeden z twoich pokazów. Lata temu. Ale tak, jeden rzeczywiście tutaj się odbywał. I jakby ta przestrzeń rzeczywiście tak mi się kojarzy raczej tak eventowo i właśnie z tamtym pokazem, z tamtymi emocjami. Bardzo lubię to miejsce, w ogóle bardzo lubię sam ten budynek i zewnątrz, i wewnątrz. Także cieszę się, że mnie tutaj zaprosiłeś. To zawsze było też wpisane w twoje DNA. Sztuka, kultura, ty od najmłodszych lat wiedziałeś, że chcesz podążać ścieżką kariery, która będzie stricte nacechowana tym, co artystyczne i designerskie? Tak, myślę, że tak, dlatego że od dziecka miałem takie właśnie zainteresowania, takie pasje, czyli bardzo dużo takich plastycznych działań mi towarzyszyło od najmłodszych lat i to był taki moment, takie momenty, które wspominam do dziś jako takie, wiesz, moje najcieplejsze wspomnienia z dzieciństwa, kiedy sobie tam rysowałem, malowałem, coś lepiłem, ja też dużo tańczyłem na przykład, więc... Ale to była dla ciebie przestrzeń do wyrażania siebie, to było miejsce, gdzie Mariusz łapał spokój i taką swoją wewnętrzną energię? Myślę, że tak, wiesz, ja trochę już nie do końca to wszystko pamiętam, bo trochę się to zaciera jednak, ale jakby, jak wspominam to swoje dzieciństwo i te momenty, kiedy mi było tak najprzyjemniej, to rzeczywiście one się łączą z tymi wszystkimi moimi pasjami artystycznymi. A tego było bardzo dużo, bo ja dużo czasu na to rzeczywiście poświęcałem. To jest takie na tej mapie życia taki ciepły punkt, nie? To dzieciństwo i to dzieciństwo w tych moich papierach, w tych moich zabawach, oczywiście tych artystycznych. No, wspominam to dzisiaj z wielkim sentymentem. I myślę, że to był taki, wiesz, gdzieś pewnie zalążek, punkt wyjścia do tego, co dzisiaj robię. No tak, a robisz wiele. Wiem też, że twoja rodzina jest rodziną, która ma ścisłe umysły. Mama, tata, to też są osoby, które na pewno na ciebie wpływały. Czy to od zawsze czułeś ten humanizm, czy jednak mimo wszystko też to tobą jakoś przesiąknęło w pewien sposób? Nie dało rady. Nie dało rady. To było jest i było zbyt takie silne, zbyt duże. Ta moja miłość, rzeczywiście ta moja pasja, no to jest coś, co tak naprawdę tam we mnie buzuje i mnie rzeczywiście mocno wypełnia i buduje w jakiś sposób. Więc czy to byłaby rodzina humanistyczna, czy artystyczna, czy tak jak moja ścisła, to wydaje mi się, że nie dałoby się tego u mnie zatrzymać. Wiesz, że to było na tyle duże i jest, że to musiało się po prostu wylać. W ten sposób wydarzyć. Tak. To też może być inspirujące dla innych osób, które nas teraz oglądają i słuchają, że jeżeli się ma ten swój wewnętrzny głos, to trzeba za tym podążać, bo ty też z mniejszego miasta cały czas siebie pchałeś gdzieś tam do przodu. Było liceum plastyczne i później... Akademia Sztuk Pięknych. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. W tym plastyku już w pewien sposób się kreowałeś na tą modę, czy jednak to był taki moment, w którym mogłeś zaczerpnąć trochę z tego plastyka z każdej strony i później to zlepić w jedną materię. Kiedy ja jeszcze jestem tego rozdania, że kończyłem 8 lat szkoły podstawowej i później było liceum plastyczne, to jakby wybierając to liceum, jakby nie wiedziałem jeszcze dokładnie, w której, że tak powiem, się osadzę z tych dziedzin. Tak? Czy to rzeczywiście będzie moda, czy to będzie coś innego. Ja byłem w takiej klasie projektowania wnętrz. Ale mieliśmy bardzo dużo takich ogólnoplastycznych zajęć, głównie rysunku, malarstwa, rzeźby, które też były dla mnie bardzo takie wartościowe i ważne. I dopiero będąc tam w drugiej klasie, ta moda tak naprawdę, wiesz, zakwitła, rozkwitła gdzieś tam we mnie na tyle mocno, że poczułem, że to jest to, że ja tą drogą będę szedł. I naturalnie po ukończeniu liceum była już akademia i już wydział projektowania, znaczy wydział tkaniny i ubioru i projektowanie ubioru. A powiedz mi proszę,
ty podczas tych studiów odkrywałeś siebie przede wszystkim jako prywatnie Mariusza, a dzięki temu też Mariusza w pracy? To był czas taki stricte studencki, czy już wtedy miałeś chęć po prostu cały czas pracy, tworzenia? Bo domyślam się, że to jest zawsze moment, w którym studenci też już albo prą do przodu, mm-hmm. albo trochę więcej łapią z tych kontaktów międzyludzkich. Jak było u ciebie? Myślę, że taki miks, wiesz, jakiś taki chyba balans tego wszystkiego, że ja byłem przekonany już na studiach, że no, chcę być projektantem i chcę tą modę robić i to jest rzeczywiście ta moja droga, ale też jakby no, studenckie życie nie było mi obce, które też w jakiś sposób ukształtowało cię. Ukształtowało mnie również. I wiesz, chyba przeżyłem na każdym etapie swojego życia to, co przeżyć powinienem, czy tak sobie to myślę, czy przynajmniej to, czego potrzebowałem na dany moment życia. I myślę, że to taki był balans między ciężką pracą, bo pierwsze 3 lata na Akademii nie jest łatwe, jest bardzo dużo tej pracy i czasami się rzeczywiście po nocach coś robi. Aczkolwiek mimo wszystko znalazłem zawsze czas na to, by też mieć jakieś tam szerokie kontakty towarzyskie, które też w jakiś sposób mnie budowały, może nie jako projektanta, ale jako człowieka na pewno. Później przyjechałeś do Warszawy. I wiem, że skoro mówisz, że wszystko było po coś, to też swoją przygodę z modą rozpoczynałeś od bycia asystentem stylisty. W jednym z wywiadów wyczytałem, że nosiłem po prostu ciężkie torby. Tak, od tego się zaczęło. To rzeczywiście tak wyglądało. Ja już na 5 roku, jak byłem na ostatnim roku studiów do tej Warszawy, już zacząłem przyjeżdżać. Tak troszeczkę już tutaj, wiesz, jedną nogą tak się próbowałem zahaczyć. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, od tego zaczynałem, czyli głównie nosiłem te torby, bo byłem asystentem, czyli głównie to polegało na tym, że przynosiłem ubrania z miejsca na miejsce lub zbierałem te ubrania gdzieś tam na mieście pod temat, który wymyślił główny stylista. Ale powiem ci szczerze, że dosyć szybko i tak dosyć naturalnie też z tej asystentury przeszedłem już w taką jakby własną działalność jako stylista. I gdzieś tam, no myślę, że nawet nie po roku, czy tam po roku takiej asystentury już robiłem dosyć duże sam projekty jakichś tam dużych sesji, dużych teledysków. Ale wiem, że ta asystentura, z tego co mieliśmy kiedyś też okazję prywatnie porozmawiać, bywała często taka, że ty tej sztuki z igłą i nitką musiałeś się uczyć w trakcie, bo potrzebne było na sesję coś stworzone w pewien sposób. Mm-hmm. Czy to była sesja, pamiętam, że wtedy opowiadałeś, że jakiś cygański klimat i ty nagle musisz sięgnąć po jakieś dodatki i samemu to stworzyć. Były to kompletnie inne czasy, nie było showroomów, nie było możliwości wypożyczania rzeczy, był bardzo mały rynek, czyli tych sklepów nawet odzieżowych z ubraniami było bardzo niewiele. Więc kiedy pojawiał się temat, na przykład sesja cygańska, czy jakakolwiek inna, nie wiem, lata 50. przykładowo, no to myśmy nie mieli jakby skąd nawet znaleźć takich ubrań, żeby tą sesję stworzyć. Więc jakby naturalnie ja po prostu robiłem to sam. Czyli wiesz, gdzieś tam kupowałem jakieś kawałki tkanin, czy kupowałem jakieś ubrania w second handzie, które rozkładałem na tkaninę i z tego tworzyłem ubrania pod dane sesje, co bardzo fajnie zaowocowało w przyszłości, ponieważ ja dzięki tym wszystkim działaniom zbudowałem bardzo piękną teczkę. Piękną teczkę, bo było dużo tych publikacji, też na tych sesjach ubierałem bardzo fajne osoby, jakieś osoby publiczne. I to spowodowało, że rzeczywiście to moje portfolio bardzo ładnie urosło. I twoja marka osobista też wzrastała. I to portfolio, słuchaj, było jakby takim pierwszym krokiem, z którym moją pierwszą taką wizytówką, taką kartą przetargową, z którą ja chodziłem, że tak powiem, i szukałem firm, marek, które mogłyby mnie wesprzeć przy pierwszym pokazie. No i też od razu na start uczyłeś się tego, że to jest stricte management i taka umiejętność też właśnie łączenia trochę produkcji, bo ty koniec końców jesteś za wszystko odpowiedzialny. Przed nami twój kolejny pokaz. To za duże słowo, że za wszystko jestem odpowiedzialny, ale we wszystko, że tak powiem, w każdą ze sfer takiego pokazu rzeczywiście dosyć mocno wchodzę, ponieważ masz jest rację, to ty bardziej to całościowa opowieść, nie? Więc ja chcę być jakby na każdym etapie, ponieważ jest to moja opowieść, moja taka bajka, którą sprzedaję na zewnątrz i bardzo ważne jest dla mnie, jakby bardzo ważny jest dla mnie każdy element tej układanki, nie? Muzykę sam dobieram, scenografię sam wymyślam. Nigdy nie korzystam przy pokazach ze stylistów praktycznie, ponieważ a jeżeli korzystam, to tylko na takiej zasadzie, by pomogli mi w doborze na przykład, nie wiem, fryzur i make-upu, bo nie bardzo lubię, jak ktoś mi ingeruje w kolekcję.
to jest tak moje, to jest tak jakby w jasny sposób wykreowane przeze mnie, że nie lubię, kiedy ktoś mi to zmienia. No tak, ty sam lubisz zmieniać. Ja pamiętam, że zawsze kiedy staliśmy już stricte w rzędzie ubrani w twoje przed stylizację, przed wyjściem, to ty zawsze albo tu jakaś poprawka, albo może jeszcze zamienimy tego z tym, czyli do końca jest żywioł. Czy siebie opisałbyś jako żywiołowego, czy właśnie design powoduje w tobie to, że ty... No, uwalniasz się całkowicie, bo chyba tak to trzeba nazwać. No tak, no jest to moja największa pasja, więc ja się tym wyrażam. Więc jeżeli mam możliwość tworzenia, no jak w moim przypadku mody, no to to jest coś, co rzeczywiście mnie niesie, co mnie rozwija, co mnie buduje. Dzięki czemu, no to wiesz, ja tym oddycham, tą modą mówię tak trochę z przekąsem, że jestem, bo to jest tak silnie ze mną, wiesz, zrośnięte, że... Jakby no, nie wyobrażam sobie tego, że mógłbym wykonywać inny zawód trochę, nie? Że mógłbym wykonywać zawód, który nie jest moją pasją, nie? Czyli znalazłeś zawód, dzięki któremu nie chodzisz do pracy, tak trochę tak, ale to tylko w przypadku, kiedy rzeczywiście mogę się zająć modą. Bo tak jak bardzo tutaj słusznie zauważyłeś, ta praca projektanta w Polsce jest trochę szersza, czyli też musisz troszeczkę wchodzić w tematy, nie wiem, organizacyjne, trochę tematy biznesowe wręcz. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam do pracowni i codziennie tylko 8 godzin projektuję. Nie, ty jesteś multiinstrumentalny w tym wszystkim, co robisz i teraz zastanawiam się, jak przychodzą takie momenty jak pokaz, który zawsze jest dla ciebie bardzo istotny, bo ty dopieszczasz te szczegóły, o tym już rozmawialiśmy. No tak, staram się bardzo. Starasz się, żeby mieć na wszystko ten realny wpływ, niekoniecznie być odpowiedzialnym, ale koniec końców, jak cię obserwuję na przestrzeni lat, to mam wrażenie, że ty czujesz na sobie taką odpowiedzialność tego, by właśnie to wybrzmiało konkretnie sposób, jak ty byś chciał. To jest to moje dziecko, to jest to, co rozmawialiśmy, że no, jak ktoś wypuszcza swoją książkę, którą pisał przez rok, czy swoją płytę, którą nagrywał przez rok, to tak samo ja wypuszczam swoją kolekcję i mój pokaz, na którym też często pracuję pół roku, czy nawet więcej. Więc jakby na takiej skali jakichś emocji, czy siły takich działań, no to jest dokładnie to samo, prawda? Czyli jakby... To dziecko, które się rodzi po tym takim długim procesie twórczym, no każdy chce, żeby było dopieszczone pewnie i wymuskane, no wiesz, jak najlepiej, prawda? Ty masz umiejętność wpływania na mężczyzn, od zawsze moda męska była ci bliższa. Tak. W którym momencie poczułeś, że ty chcesz tworzyć dla panów, a w którym momencie poczułeś, że już jesteś gotowy tworzyć też dla panów? Sam jestem facetem, więc jakby naturalnie zacząłem od siebie eksperymentach na sobie, które były bardzo różne i rzeczywiście one się zaczęły dosyć wcześnie. I to jest też tak, też jak kiedyś sobie tam prywatnie rozmawialiśmy, to ci wspominałem, że to jest też takie moje podejście w ogóle do życia, że każdy ma z nas coś, co ma tutaj do zrobienia, tak? Ja mam wrażenie, że ja mam po prostu dobrze ubierać facetów, że taki dostałem przydział, taki dostałem dar. No i ten dar niosę, wiesz, i to niosę w taki sposób, że z taką ogromną satysfakcją i z taką ogromną pasją i z taką siłą dużą, że to właśnie to, bo to kocham, bo to rozumiem, bo to czuję, bo to do mnie, po prostu to we mnie jest. I czy na ciebie patrzę, czy na innych mężczyzn, to... Od razu coś byś chciał zmieniać? Chodzi, że zmieniać, tylko że ja wiem, co trzeba zrobić, żeby ten facet wyglądał dobrze. A czy to jest czasami przekleństwem dla ciebie? Takim wewnętrznym, na zasadzie takiej, że zastanawiasz się zbyt dużo, czy nauczyłeś się wyłączać tą funkcję w sobie? Bywało kiedyś, wiesz, kiedy tak patrzyłem na ludzi i tak bardzo chciałem ich zmieniać. I tak im bardzo chciałem im pomóc i tak bardzo chciałem im doradzić. A wiesz, z biegiem lat doświadczenia zrozumiałem też, że nie każdy chce tego doradztwa, nie każdy tego potrzebuje, że to nie chodzi o to, żeby się napinać i zmieniać wygląd wszystkich facetów, tylko tych, którzy rzeczywiście na tym zależy, którzy tego chcą. Więc to przestało być przekleństwem, a stało się błogosławieństwem w momencie, kiedy spotykam mężczyznę, który rzeczywiście do mnie przychodzi i mówi: kurde, chciałbym, żebyś mi doradził, chciałbym, żebyś mi pomógł, żebyś mnie ubrał, bo mam taką potrzebę, bo to zauważam. I wtedy od czego zaczynasz? Od czego zaczyna się taka wasza wspólna przygoda, kiedy ktoś przychodzi i mówi: Mariusz, uszyj coś dla mnie, zrób stylizację. Czy to jednak jest bardziej wtedy oparte na relacji?
No to mimo wszystko, że oczywiście ja patrzę na, też na jego wygląd, bo on jest punktem wyjścia, prawda? I tak jak wspomniałem, że jeżeli ktoś, wiem co trzeba zrobić, żeby ukryć brzuszek, wiem co trzeba zrobić, żeby poszerzyć ramiona, bla bla bla, mam duży know-how takich nazwijmy to magicznych trikach, które pozwalają by... Tych technicznych. Tak, pozwalają, że ta sylwetka rzeczywiście nabiera fajnych proporcji. Ale takim chyba najważniejszym i takim kluczowym punktem w ogóle rozmów również o ubieraniu, no jednak jest ta osobowość, ta głowa, tak? Czyli czego on chce, po co on tu przyszedł, nie? Jaki on ma cel, że to dla mnie buduje obraz tego mężczyzny, zresztą kobiety również, z którymi pracuję, jak ja mogę mu pomóc. Nie? Na ile ja mogę sobie pozwolić? Co trzeba zrobić, żeby on się poczuł dobrze? Czy my będziemy oscylować tylko w bardzo spokojnych, stonowanych pomysłach? Czy możemy sobie pozwolić na coś więcej? Tak? Do czego on tego potrzebuje? I to jest jakby taki punkt wyjścia, który rzeczywiście prowadzi nas tą drogą później ku jasności, tak to nazwijmy, że i ja się przy tym realizuję i rzeczywiście mam wrażenie, że najczęściej udaje mi się dawać tym mężczyznom, chociaż nie pomijajmy tych kobiet, tym kobietom również, to takie poczucie tego, że wiesz, jak ja później słyszę, jak te dziewczyny mi opowiadają na przykład, bo ja jestem specjalistą od garnituru na przykład, tak? I kiedy one mówią, że wiesz, ja miałam takie spotkanie u nas w korporacji, tak byli sami faceci. Ja byłam ja, jedyna. I ja wchodzę w tym garniturze od ciebie i mówię, ja jestem petardą. Ja się czuję, że ja jestem po prostu jak rakieta, nie? Ja tam siadam z nimi i ja mówię, ja jestem równa z tymi 10 facetami, nie? Bo to ubranie też mi daje tą siłę, nie? Bo to ubranie też mnie jakoś osadza, nie? W tej mojej sile i w tym wszystkim, co robię, nie? To jest tak samo jak kostium w teatrze czy w filmie. Oczywiście, moda jest dokładnie po drugiej stronie. Kostiumografia przebiera ludzi, moda ubiera ludzi, ale to ubranie też ich w jakiś sposób tworzy, nie? Jest funkcyjne. Ty nadajesz często swoim stylizacjom bardzo ciekawe elementy. Te elementy, dziękuję, które je w pewien sposób dopieszczają, wyrażają, ale też powodują, że te pokazy są bardzo często takie wyraziste. One są bardzo takie, bym powiedział, soczyste. Tam jest dobre określenie, dużo ładne, koloru i wszystko się zgrywa. Pamiętam te wszelkiego rodzaju właśnie scenografie, o których rozmawialiśmy. Ty zawsze dbałeś o to, żeby moda była też pokazowa od tej strony wybiegowej, ale też funkcyjna, taka, tak, która nadaje temu po prostu codzienny taki kunszt tego, że zakładamy coś na siebie, co ma dobrą jakość. Czy to jest właśnie dla ciebie umiejętność tego designerskiego podejścia do sprawy, że ten twój design, on zawsze w pewien sposób nadaje tej konkretnej rzeczy daną czynność? Taka jest idea tej pracy, taka jest idea w ogóle designu, żeby on służył ludziom, że jakby nie ma dobrego designu moim zdaniem bez funkcji. I... No, czyli ta matematyczna strona z domu jakiś taki jedna taka nutka gdzieś tam się zachowała. Tak. I to jest mega ważne, tak? Żebyśmy sobie odróżnili, czym jest sztuka, czym jest design. I rzeczywiście design, no ja uważam, że nie jest sztuką, ociera się czasami o nią, czy tam, tak to nazwijmy, oscyluje wokół niej. Ale to są dwie osobne drogi, czy tam dwie rzeki, które oczywiście płyną obok siebie, ale się nie łączą, prawda? I ten aspekt funkcjonalności jest tutaj kluczowy. Zawsze, kiedy jestem tam gdzieś czasami zapraszany na jakieś spotkania z młodymi ludźmi, z młodymi studentami, to bardzo dużo o tym rozmawiamy. Ponieważ nie ma tego w polskiej edukacji, czy jest tego bardzo mało, by tłumaczyć właśnie ludziom jakby tą podstawową różnicę, która no, jest taka bardzo diametralna, nie? Ponieważ wiele młodych osób, ja też kiedyś studiowałem i wiem, jakie było moje podejście wtedy do mody, że wydawało nam się, że im bardziej zrobimy coś dziwnego, im bardziej udziwnimy, im bardziej to będzie przebranie wręcz. Spektakularne. To o to chodzi. A okazało się później, że dokładnie chodzi o coś odwrotnego. Że kiedy ja dzisiaj czasami na takim warsztacie daję ćwiczenie młodym ludziom i mówię, zaprojektujcie świeży, nowy, biały t-shirt. Okazuje się, że wszyscy leżą. Po prostu nikt nie ma nic do powiedzenia, ale kiedy dajesz inspiracje jakieś totalnie bajkowe, no to nagle okazuje się, że ta wyobraźnia potrafi działać.
I to moim zdaniem jest takie naprawdę bardzo ważne w tej edukacji takiej designerskiej, by mierzyć się z takimi prostymi rzeczami, by uczyć tych ludzi tego, że ta moda w moim przypadku, w tym temacie mogę się wypowiadać, no musi mieć swoją funkcję, ona musi współgrać z człowiekiem, ona musi mu służyć z jego ruchem, z jego ciałem, z tym, na jaką jest okazję, że to też czasami ogrzewa, czasami chłodzi, no ma dużo różnych funkcji, prawda? No właśnie, te funkcje są w nas wpisane, ale przede wszystkim powiedziałeś, że masz styczność ze studentami, że ty sam przetarłeś już ten szlak i teraz możesz komuś dawać pewnego rodzaju wskazówki. Jakbyś miał się cofnąć do swoich początków, jakich błędów byś już nie popełnił lub na co spojrzałbyś z innej perspektywy? Jako student? Co byś sobie doradził, czego ktoś nie zrobił tobie, a tobie by to bardzo pomogło? Przede wszystkim, wiesz to, żebym jednak szedł tą swoją drogą i słuchał siebie, bym nie skręcał w te drogi, które nie są moje. Czyli intuicja. Czyli iść za tą swoją... Blink. Tak, tak, tak. Za tą swoją intuicją, za tym swoim instynktem, bo to jest prawda, która naprawdę zawsze zwycięża, że tak powiem już tutaj górnolotnie. Ona jest tym, co cię rozwija i prowadzi w życiu takim zawodowym najlepiej. Wszystkie te skręty, kiedy wchodzisz w jakieś fascynacje, czy jako student na przykład pracownią danego profesora, czy fascynacje jakimiś innymi projektantami, którzy są twoimi mistrzami, no prowadzą na manowce, ponieważ to już jest. To są składniki, których ktoś używa do gotowania tej potrawy, a ty masz stworzyć swoją. Ty masz stworzyć, użyć takich składników lub tak je wymieszać, żeby to było twoje DNA. Ja też słyszałem, Izaj Mijake powiedział kiedyś, że kopiuj, tak długo kopiuj, aż skopiujesz to w taki sposób, że powstanie twoja własna forma, że świetnie zainspirujesz się w tym w taki sposób, by po prostu cały czas iść tą własną drogą. Bo trzeba szukać w sobie. I powiem ci szczerze, to są też lata mojej pracy i taki jako człowiek sam ze sobą, jako designer, że często patrzymy na te boki, często szukamy na zewnątrz i tak naprawdę w momencie, kiedy ja zacząłem szukać w sobie, to nazwijmy tak naprawdę pyknęło, to zaczęło się dziać, bo to rzeczywiście było w prawdzie. I to było w prawdzie takiej, ja sam ze sobą, jako ja, Mariusz Przybylski, facet, który po prostu jest no, żyjącym na tej planecie człowiekiem, ale i też ja jako twórca, jako designer, który też cały czas poszukuje i chce moją pracą wyrazić siebie. Prawda? I to dopiero tam, kiedy ja zajrzałem tam, nie gdzie indziej dookoła, tylko tam, to się okazało, że tam jest największy skarb i rzeczywiście, że stamtąd możesz czerpać. I że my tego chcemy też od ciebie. I to nagle jest prawdziwe i to nagle się okazuje, że jest bardzo szerokie, że ludziom to się podoba, że ludzie w to wierzą, że to nie jest wymyślone, że to nie jest jakaś kreacja, odegrany spektakl, odegrana rola, tylko że jak jesteś z ludźmi szczery i opowiadasz o tej swojej pracy szczerze i idzie to z serca, to jakoś to tak się układa, że ludzie to czują. No tak, ale w którym momencie ty poczułeś, że twoja marka osobista, nie tego prywatnego Mariusza, tylko tego projektanta, który już zaczyna być coraz bardziej popularny, staje się już taką, że ludzie zaczynają na ciebie patrzeć w trochę inny sposób? Czy to ci pomogło, czy to ci bardziej w życiu przeszkadzało? To cały czas się dzieje, bo to jest ciągły proces. To nie jest tak, że to wydarzyło się w piątek, w kwietniu, w 2019 i tak, tylko to jakby cały czas się dzieje, tak? Ale ty już dzisiaj jesteś projektantem, który chociażby jak kilka dni temu wystawia się na wybiegu, który mówi o tym, że jest to tak naprawdę ścisła, hermetyczna grupa 10 najlepszych osób. Jesteś osobą, którą zapraszamy do wszelkiego rodzaju maści projektów, która no, definiuje ciebie jako specjalistę. Już nie bądź skromny. Dziękuję ci. I teraz w tym momencie zastanawia mnie, czy była taka sytuacja, w której zaczęło ci przeszkadzać to, że ty po prostu jesteś popularny. Zawód projektanta w Polsce to nie jest taki zawód, że jesteśmy na takim świeczniku jak, nie wiem, aktorzy, piosenkarze, czy jak tam zwał. Jednak jest to trochę inna materia, gdzie, wiesz, nikt tam za nami nie biega jakoś po ulicy, żeby nas fotografować i tak dalej, więc to nie jest też coś takiego, co nam utrudnia jakoś życie. Oczywiście, kiedy pojawiamy się na jakichś imprezach, eventach związanych z modą, czy z showbiznesem, no to
no to cała ta otoczka show biznesowa się wtedy wydarza. No właśnie, wydarza. Ten zgiełk, czy tak. On na ciebie jakoś wpłynął. Ale to jest wpisane w ten zawód, więc jeżeli ja świadomie decyduję się na ten zawód, to też jakby decyduję się na to, że czasami na taką imprezę, na przykład związaną z modą, się wybieram i że tam po prostu będzie ktoś z kamerą, że tam będzie ktoś z aparatem i że nie ma w tym nic złego. Czyli ty cały czas cieszysz się tym światem, który cię otacza? Im jestem starszy, tym bardziej nawet. A powiedz mi, a kiedy ten świat się na chwilę zatrzymał, kiedy przyszedł moment pandemii, bardzo trudny, bardzo zmienny dla świata mody, co ty wtedy zrobiłeś ze sobą? Bo na początku to wszystko spowolniło, nikt nie wiedział, w którą stronę skręcać, jak się zachować. Mhm. Ta moda użytkowa już w takim najprostszym, domowym sposobie wtedy zaczęła najmocniej wybrzmiewać. Mhm. W którą stronę ty poszedłeś? Czy dałeś sobie chwilę pauzy? Czy jednak zacząłeś od razu myśleć właśnie, wiesz, multiinstrumentalnie, biznesowo, że trzeba działać, bo zaraz będzie, wiesz, gorąco. Ten COVID spowodował to przede wszystkim na początku, że u mnie mój biznes zatrzymał się prawie całkowicie, wiesz. Zatrzymała się i sprzedaż stacjonarna, i sprzedaż online'owa, zatrzymały się wszystkie duże, rozpędzone projekty takie dodatkowe, które ja miałem. I rzeczywiście ten początek COVID-u to był taki czas, gdzie ja po prostu byłem no bardzo, bardzo przestraszony po prostu, wiesz, tą całą sytuacją, ponieważ no, mam jakąś grupę ludzi, których utrzymuję, mam pracownię i rzeczywiście nagle taki totalny krach jakiś w tym moim świecie mody no, spowodował to, że ja byłem no, totalnie, ale totalnie przestraszony, co będzie dalej. Totalne przestraszenie, totalna panika. I to rzeczywiście przez chwilę trwało. Ja nie wiedziałem jakby, jak się mam z tym ułożyć i co mam z tym zrobić. Ale z czasem się okazało, że tak naprawdę to jest czas dla ciebie. Coś wspaniałego, dlatego że to jest właśnie coś, co dostałem, czego wcześniej nie miałem, bo ciągle byłem w tym kołowrotku, w tym wirze, z jednego projektu w drugi projekt, kilka projektów naraz, dwa pokazy w roku, kolekcje dodatkowe, kolekcje jakieś sprzedażowe dodatkowe. Więc ja byłem ciągle w tym takim, wiesz, dużym biegu, po czym nagle z jakichś czynników zewnętrznych, kompletnie niezależnych ode mnie, to się zatrzymuje. To się zatrzymuje i ja na początku jestem, wiesz, w panice, jestem przerażony, no bo jestem wybity z tego swojego, nazwijmy to, naturalnego środowiska. I co ja mam robić? Odrobić stare lekcje. Czy wtedy ci się to udało? To wtedy się właśnie wydarzyło, że pojawił się czas na to, by pobyć ze sobą, by ze sobą pogadać, by przerobić pewne rzeczy, na które nie było czasu, a które myślę, że większość z nas ma do przerobienia, na popatrzenie na siebie gdzieś tam szerzej i głębiej przede wszystkim i na to, co zawsze dopominało się, by to przytulić, by to przegadać, by to omówić, a jakoś było, wiesz, chowane za kotarą. Nagle się pojawia taka przestrzeń na to, by zmierzyć się ze sobą, że zostajesz w domu, że nie masz tego całego pędu i idziesz do ludzi, którzy są w stanie ci pomóc w tym, by być w dobrym dialogu z samym sobą w końcu. Ten dobry dialog z samym sobą dla twórcy jest jeszcze ciekawszy wewnętrznie, a później daje szansę przełożyć to w sposób bardziej świadomy na design czy sztukę, twoim zdaniem? To chyba jest jedyna droga, moim zdaniem, że jak nawet myślę o takich największych artystach, jak tam sobie, nie wiem, dużo czytam, nawet o tym kultowym Picassie i tak dalej, to ci ludzie też poprzez to, jak bardzo ewoluowało ich życie wewnętrzne, jak bardzo budowali się od środka, to też ta ich sztuka się zmieniała, to też ten ich design się zmieniał, ponieważ tego nie da się rozdzielić. To ja jestem ja jako ten jeden złożony z ciała, z psychiki, z serca, z ducha, bo też uważam, że on jest. I to wszystko, co się dzieje ze mną, to wszystko, jak ja się zmieniam, to wszystko, nad czym ja pracuję, to wszystkie te drobne i niedrobne pagórki, które pokonuję, to one się rozlewają na całe życie. Ta twoja fizis i psyche w pewnym momencie dała ci poczucie takiego wewnętrznego spokoju, że ty już teraz wiesz, dokąd zmierzasz, czy bardziej cieszysz się danym dniem?
A ja myślę, że i to, wiesz, że tego nie da się rozdzielić, że my Polacy bardzo lubimy tak albo, albo, a jakbyśmy zamienili to albo na i, super, że może być i tak. Czyli logika też wchodzi w grę tutaj. Czyli jesteś kompletny w pewnym stopniu już w tej chwili. Kompletny to ja nigdy nie będę, bo to jest cały czas ja idę, ja cały czas jestem w drodze, ja cały czas się uczę i codziennie coś odkrywam. Nawet ta nasza rozmowa bardzo dużo mi daje. Tak. I też tutaj, wiesz, zapalają się kolejne lampki, kolejne klapki, kolejne drzwiczki się otwierają. Więc to jest cały czas ten proces. Dopóki nie umrę, to tak, będę w ciągłej drodze, w ciągłym rozwoju, w ciągłym takim poszukiwaniu. A ty jesteś otwarty, ty jesteś zawsze światopoglądowo też skorelowany z twoją osobą, która jest tolerancyjna, mądra, inteligentna emocjonalnie. Może częściej musimy się spotykać, tak, naprawdę. No. I teraz... Zastanawia mnie, jak patrząc na to wszystko, co się dzieje w tej chwili w modzie, ty podchodzisz do tych zmian pod tytułem na przykład Metaverse. Czy ty w którymś momencie będziesz Mariuszem, projektantem, który będzie w stanie tworzyć obiekty na przykład do internetu, takie, które są nienamacalne, czy jednak ta forma materii, którą musimy włożyć na siebie, koniec końców jest zawsze dla ciebie najważniejsza? Chętnie się z tym zmierzę. Wszystkie wyzwania, które przychodzą dla mnie jako projektanta, są dla mnie bardzo cenne i bardzo takie niosące, nie? Rozwojowe. A jak już to powtarzam tutaj, ten rozwój ciągle wybrzmiewa, jest dla mnie taki dość istotny, prawda? Więc bardzo chętnie. I jeżeli tylko byłaby przestrzeń i możliwość do tego, bym coś takiego mógł robić, to tak, chętnie bym się tego nauczył, chętnie bym to wszedł, zrozumiał, poczuł i rzeczywiście coś takiego wykreował. Aczkolwiek nie zmienia to też mojego takiego podstawowego poglądu i takiego myślenia, że jednak to, co my nosimy jako ludzie na sobie, ma znaczenie, nie? Że ja projektuję dla żywych ludzi, że to, jak ty to odbierasz przez to, jak, kiedy to nosisz, no to jest bezcenne. Jak że jest. Tego nie da się wykreować tylko i wyłącznie w wirtualnym świecie, że to trzeba poczuć. A jak ty czujesz siebie już wewnętrznie w spokoju, który złapałeś, nauczyłeś się patrzeć na pewnego rodzaju rzeczy z dystansem, to o czym marzysz w tej chwili najbardziej? O czym marzę dzisiaj najbardziej? By być w takim bardzo dobrym kontakcie ze sobą. Tego ci życzę.